Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym skonfigurujemy sobie Gatsby'ego, aby mieć poprzez zapytania dostęp do naszych danych. Za to wszystko tak naprawdę odpowiada jeden plugin Gatsby Source File System. No i tutaj po prostu wpisujecie sobie go w Google i pokazuje Wam się specyfikacja odnośnie tego pluginu. Także zapraszam do odcinka, pamiętajcie o łapce oraz o subskrypcji. No i tyle, lecimy. Instalujemy go w bardzo prosty sposób, tutaj możemy to skopiować, także ja to kopiuję, przechodzę do konsoli, otwieram drugą konsolę, no i wklejam. Prawda jest taka, że i tak będziemy musieli zrestartować ten localhost, także to sobie wyłączmy, bo i tak nam na razie nie będzie potrzebne. No i wracamy do specyfikacji. Tak jak widzicie, żeby ten plugin działał, musicie sobie zaimportować taką jedną instancję. Jeżeli wasz projekt ma mieć dostęp do innych folderów, to cały czas doklejacie kolejne takie rzeczy. Po zainstalowaniu tego pluginu musimy skompilować sobie tą templatkę. No i teraz tak jak tutaj jest powiedziane, nie wiem czy tutaj czy wyżej, jeżeli chcecie, aby wasz Gatsby Source File System miał dostęp do większej ilości folderów, to musicie tworzyć kolejne instancje. Tutaj reguła jest bardzo prosta. W resolve podajecie nazwę pluginu, następnie otwieracie options, name to będzie nazwa folderu, no i path to ścieżka do tego folderu. Ja to skopiuję i teraz przechodzę do Visual Studio Code, przechodzę do Gatsby Config. Tutaj w ogóle, no bo to jest tej templatki, także ja to już mam, także mogę to odkomentować. Ten Gatsby Transformer Sharp przyda nam się potem, o tym też będę wspominał w następnym odcinku. No i tak jak widzicie, mam tutaj Gatsby Source File System. Następnie ja chcę mieć dostęp do folderu Images, więc podaję ścieżkę. No i moja ścieżka to jest path, następnie dirname, src i images. Jak widzicie, w src nie mamy tego images, także przechodzimy tutaj i wpisujemy images. Teraz pozwolicie, że przekleję sobie jakieś dwa przykładowe zdjęcia, pobrane na szybko z internetu, czyli tutaj mamy images, one się tu wkleją. Jak widzicie, mamy te dwa zdjęcia. W tym momencie włączamy sobie npm run develop, czyli włączamy cały ten nasz podgląd. Po odpaleniu wracamy sobie do GraphQLi, czyli do tego naszego podglądu. Odświeżamy to wszystko, oczywiście możemy usunąć to zapytanie i spróbować zrobić je od nowa. Chcemy wybrać wszystkie pliki, a następnie notes, no i załóżmy, że chcemy wybrać ID. Puśćmy to sobie. Jak widzicie, mamy dwa ID. Dlaczego? Ponieważ mamy dwa zdjęcia w naszym folderze. Możemy to sprawdzić o wiele lepiej, czyli na przykład tutaj wybrać sobie name. Wybieramy name i mamy image 2 i image 1. Dokładnie to, co wkleiłem tutaj. Tutaj macie wiele tych opcji, które możecie wyjmować. Ogólnie jeśli chodzi o te pliki. Tak samo możecie to filtrować. Czyli tutaj dajecie sobie filter i na przykład możemy dać name, a następnie equal, czyli nazwa i tutaj będzie nazwa. Dajmy image.png. Tam chyba było PNG, zaraz sprawdzimy. A, JPG było. Ok, to zmieńmy na JPG. Tutaj wyrzuciło błąd, sorki, natomiast tutaj wpisujemy, z racji tego, że to jest name, to wpisujemy bez rozszerzenia. No i jak widzicie, zwraca nam tylko to ID i to name właśnie do tego naszego zdjęcia, które sobie tutaj uwzględniliśmy. Także w tym odcinku to tyle, w następnym odcinku pokażę Wam, jak dodawać zmienne do GraphQL-a. Także trzymajcie się, cześć!